Dobry Audi Wilanów, jak się dzisiaj mamy po tej ciężkiej nocy? Chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, że ekipa Marcina Reszki, która pracuje w Audi Wilanów, to jest bardzo dobra ekipa, robią bardzo dobrą robotę i samochody są naprawiane bardzo poprawnie. Natomiast cała sprawa, która w tej chwili się odbywa, dotyczy pewnego człowieka o imieniu Piotr, nie będę go mówił z nazwiska, bo będzie to zaraz szkalowanie osoby, która permanentnie odrzuca naprawy gwarancyjne do tego stopnia, że nawet auto, które było niewydane, a było nowe, zastanawiał się, czy może być objęta naprawą gwarancyjną. Auto, które nie zostało jeszcze wydane do klienta, znalezione przy nim wady, on się zastanawiał, czy może być naprawiane w ramach gwarancji. No. No Pani Justynko Grudzińska, jest Pani szefową w tej firmie od marketingu, no i co to za przykaz do ludzi, że mają usuwać komentarze, no? No czemu Pani każe swoim pracownikom te komentarze negatywne usuwać? No komentarze negatywne się bierze na klatę, proszę Panią, nie wiem kto Panią uczył marketingu, natomiast takie komentarze bierze się na klatę, próbuje się je wyjaśnić, próbuje się porozumieć z drugą stroną, rozwiązać problem, poprawić swoją jakość, aby na przyszłość takich komentarzy, proszę Pani, nie było. Ja prowadząc firmę 20 lat, prowadząc fanpage, który ma ponad 100 tysięcy osób, wie Pani, że nigdy nie usunąłem negatywnego komentarza. Jeżeli ktoś robi merytoryczną rozmowę i jeżeli ktoś pisze, że jest niezadowolony z moich usług lub cokolwiek się stało na moim serwisie, to ja staram się taką sprawę wyjaśnić, dbając o swoje dobre imię i staram się poprawić swoją jakość. Pani Justynko, no, zaraz będziemy lecieć dalej. Pani Justynko, jeszcze jedna rzecz. No piękny ten serwis macie. Pani Justynko, jeszcze jedna rzecz taka ode mnie. Wie Pani co? No rozsyłanie, do Pani mówić, rozsyłanie e-maili do pracowników po to, żeby pracownicy prosili rodziny i osoby znajome i najbliższe o to, żeby te osoby umieszczały pozytywne komentarze na Google, bo Wam średnia spada, no to jest Pani Justynko zagranie godne szefowej marketingu, naprawdę. No jakbym dostał takiego maila i był Pani pracownikiem, to bym po prostu piał z radości, że muszę poprosić mamę, ciocię, babcię i kogokolwiek, kto ma dostęp do komputera, żeby Wam podnieść opinię i podnieść średnią, ponieważ jak dobrze Pani wie i ja też wiem, ja znam wszystkie Wasze grzechy, bo sobie je nazbierałem przez ostatnie 15 lat. Jak spadnie Wam średnia poniżej 4,5, to jest dzwonek z góry, dzwoneczek, dzyń, dzyń, dzyń. Ale oczywiście, żeby nie było tylko coś złego, to także bardzo chwalę sobie dział części. Kupuję od Was, o, proszę, to moja czapka. Kupuję od Was cały czas. Dzisiaj kupiliśmy spinki, które są potrzebne do naprawy auta. Ale Pani Justynko, do Pani się zwracam. Zaczęliście współpracę z firmą DSF, kancelarią. Jak była stara Pani Zarumińskiego, Weidemajera, księgowa, to było tak, że jeżeli ktokolwiek, wie Pani, w ilościach set faktur, które się kupuje, gdzieś któraś faktura przelewowa mogła się zabłąkać. Oczywiście jest to niepopierane, no bo wiadomo, że płynność finansowa jest dosyć istotna, ale no jak gdzieś ta faktura jedna się zapodzieje, no to jest coś tak jak telefon, mail, nie wiem, wezwanie do zapłaty, czy cokolwiek innego, które można w sposób normalny wyegzekwować. Natomiast Wy zaczęliście pracę z kancelarią, jeżeli ją można nazwać, DSF. Lecimy na następne story. No i wracając do DSF, będę musiał teraz bardzo uważać na słowa, ponieważ pewnie będziecie sobie zbierać te materiały. No DSF to jest taka kancelaria, która to w momencie, kiedy gdzieś zabłąka Wam się faktura, nie wezwie Wam upomnienia, ani nic innego, tylko wezwie Wam wezwanie do zapłaty łącznie ze swoim haraczem w postaci takim, że jeżeli mój znajomy miał do zapłacenia fakturę 100 zł, to dostał plus 300 zł. No i pomagałem w tej sprawie, żeby to może jakoś polubownie rozwiązać na zasadzie takiej, że tu do kierownika, tu gdzieś ten, że taka sytuacja jest pierwszy raz, że zapłacił wszystkie następne faktury, ale nie zapłacił tej akurat faktury. No i jakby wyraził chęć oczywiście, żeby ją zapłacił, on oczywiście ją zapłacił od razu, natomiast żeby umorzyć te 300 zł od 100 zł, które jest zwykłym złodziejstwem, według mojej opinii, umówmy się. Natomiast no żadne moje upomnienia i prośby nie przyniosły żadnego rezultatu. I lecimy na następne story.
No więc mój kolega się bardzo zdenerwował i wyraził swoją opinię na temat tej firmy, w sensie Audi firmy i tak dalej, łącznie z wymieniając z imienia i nazwiska, opinię na Google i jedną gwiazdkę. Nie minęły 2 tygodnie, dzwoni pewien kierownik i mówi tak: Adam, czy mógłbyś wpłynąć na tego pana, ponieważ spadła nam opinia na Google poniżej 4,5 i dostaliśmy przykaz odgórny, że musimy to naprawić. Przedstawiłem mu sytuację i uwaga, teraz skrócę, żeby was nie zanudzać. Oczywiście, że się dało. Mało tego, została mu rekompensata w postaci tej kwoty od DSF zwrócona i teraz Audi, fajny kroczek, wysłaliście mu słuchawki bezprzewodowe JBL-a jako formę. No właśnie, jaką formę? No dostał prezent od was. No brawo! Justynko, brawo! Jeszcze jedno, panie Justynko, mam do pani takie pytanie, bo jest pani specjalistą od marketingu. Jak zrobimy film Audi, Villanów, oczywiście sam merytoryczny i sam prawdziwy, to czy te zasięgi to będą odpowiednie zasięgi do takiego filmu, jak pani myśli? Bo kurczę, nie wiem sam, nie? Generalnie z tych ostatnich to nawet całkiem nieźle to wygląda. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale nie wiem, niech pani sami oceni. No pan jest specjalistą od marketingu, robi same marketingowe piękne kroki i ruchy, więc... Nie wiem. Robimy taki filmik Audi Villanów? Fajnie będzie. Ja się będę dobrze bawił. Myślę, że wy też. Justynko, dam ci troszeczkę teraz spokoju i pogadam sobie z Piotrkiem, dobra? Piotruś, jesteś tam? Poczekaj, pokażę ci najpierw te znaczki ładne. I R8 też jest ładne, a to mój Fordzik, nie? Śliczne. Dobra. Piotruś, ja wiem, że Audi jest zrobione z gównolitu. I ty to też na pewno wiesz, bo się zajmujesz gwarancjami w tej firmie. I tak na przykład Audi RS6 w modelu C7 użyło tylnych półosiek mniej więcej podobnych do Audi Q5 2 litry diesel. Wał napędowy też im nie poszedł za bardzo i któryś z inżynierów Audi uznał, że skoro w dieslu jest duży moment obrotowy, to w RS-ie też się to nada, ale gówno prawda, bo się nie nada i dobrze wie, że się urywają podpory wału. No i właśnie wejdźmy do tej podpory wału. I ciebie, Piotruś, przywołuję do tablicy. I słuchaj, Piotruś, bo to jest do ciebie właśnie temat. Jeżeli ktoś przyjeżdża do ciebie z modelem RS i macie autoryzację Audi Sport i możecie naprawiać sobie Audi R8 i możecie naprawiać modele RS, no to jeżeli ktoś przyjeżdża z RS-em za kilkaset tysięcy złotych, a nowa konfiguracja RS-a to jest 880, jakaś chora cena, nie ma znaczenia, to Piotruś, twoim zasranym obowiązkiem jest rozpatrzenie gwarancji w sposób pozytywny, chyba że masz jakieś zastrzeżenia co do tuningu. Tak? Odgórne ustanowienie, tak? Więc jeżeli samochód jest czysty, gówno możesz znaleźć, gówno jesteś w stanie udowodnić, samochód nie ma TD1, to jeżeli przyjeżdża do ciebie z urwanym wałem, to Piotruś, ty ten wał musisz wymienić. To nie jest tak, że jest jakieś widzimisię twoje, że ty, nie wiem, dzisiaj, nie wiem, miałeś zatwardzenie i nie wymieniasz tego wału, bo się źle czujesz. No nie. Ty go rozpisujesz, centrala VGP za to płaci, wszyscy są zadowoleni. Co jest z tym trudnego? I tak oto Piotruś, mam nadzieję, że słuchasz. Nie wiem, czy pamiętasz, przyjechał do ciebie mój znajomy Konrad, który przywiózł ci RS6 C7 z urwaną podporą wału. No i co wtedy powiedziałeś, Piotruś? No, pokażesz, czy mam wklejać screena. Piotruś, no nie wymieniłeś tej podpory. Konrad zraził się tak do waszej marki i tak do waszego serwisu, że zmienił markę na BMW. Rozumiesz to? Wiesz, jak w BMW wygląda naprawa gwarancyjna? Mechanik lub mistrz serwisu nagrywa film pokazujący wszystkie uszkodzenia. Panu prezesowi Lechowi wymienili końcówki wydechowe na koniec gwarancji przy przebiegu 200 tysięcy kilometrów, bo farbka odchodziła. Piotruś, przecież ty byś tego nigdy nie wymienił, chłopie. Jak ty komuś nie wymieniałeś wału, bo mu się urwał, bo powiedziałeś, że wał jest porysowany. Stary, ty jesteś mądry? Podpora gumowa zrywająca się, pracująca w metalu, która się zerwie, dotyka metalu i się skrobie, tak? A ty żeś powiedział, że wał jest oskrobany, no.
Piotru. Piotruś, to jest już moje story ostatnie do ciebie, w sensie dzisiaj. Kochany, no i doszliśmy do tego etapu, że nie przyjmowałeś lub robiłeś, że tak powiem, pod górkę samochodom, które miały moje ramki. Ja też mam serwis, 5 stanowisk, robimy zgodnie ze sztuką, wpisujemy derwina, tak jak wy, ale mimo wszystko odsyłam, kochane, samochody do was, czyli 30, 60, no bo ludzie nie chcą co 90 tysięcy wymieniać filtra powietrza, tak jak Audi, czy Seat, czy grupa Volkswagena na to wpadła, tylko chcą robić to częściej, bo dla mnie debilizmem jest nie wymienić filtra za 150 zł powietrza i czekać na 90 tysięcy kilometrów. No, sam chyba wiesz, że to jest głupie, nie? Natomiast no, VGP wam płaci za wszystko i od naprawy, za wszystkie naprawy gwarancyjne, jeżeli samochód jest na gwarancji i jest czysty, tak? Jeżeli nie ma jakiegoś tuningu czy czegokolwiek innego, to ten samochód jest rozliczany przez VGP. To czemu ty robisz tak ludziom pod górę, powiedz mi? Czemu te same auta przechodzą naprawy gwarancyjne, a czasami jak masz zły humor, to nie? Ja to, Piotruś, rozumiesz, robię w imieniu ludzi, i w imieniu waszym, żeby ludzie się od was nie odwracali, bo ludzie się od was odwracają na dzień dzisiejszy. Są niezadowoleni z usług, nie są niezadowoleni z usług obsługi mechanicznej, bo tu nie mamy żadnych zastrzeżeń. Są niezadowoleni z obsługi, jaką im fundujesz. Po prostu. No to chyba nie na tym polega, no. Przecież jeżeli ludzi tracicie, to nie zarabiacie, no proste. To jest prosty rozrachunek. Do ludzi trzeba wyjść, to nie są czasy jak, wiesz, kiedyś, nie? Że mogłeś sobie wybierać, nie, ten ma brodę, to nie, ten jest brzydki, to nie, a ta ma fajne cyski, to ją wezmę, nie? No nie, nie, kochany, to już jakby te czasy minęły, nie? Naprawdę. Teraz nie tyle, że się walczy o klienta, ale trzeba do niego podejść z należytym szacunkiem. A ty tego nie robisz. Od wielu lat. Tyle skarg. Pism. Nie robisz. Nie wiem czemu. Zły dzień?